Innowacyjność brzmienia, nostalgia, różnorodność stylistyk muzycznych. Tak w wielkim skrócie określana jest twórczość pięciu dojrzałych mężczyzn tworzących razem projekt Volodia. Zespół, którego wokalista o charakterystycznym chrupowatym głosie wyśpiewuje teksty Toma Waitsa, Andrzeja Bursy czy Włodzimierza Wysockiego. Będą uparcie proponować różne bzdury, będą skupieni, roztargnieni lub na ludzie. Artyści wywodzą się z różnych korzeni muzycznych, jak jazz czy flamenco, co w połączeniu z twórczością wspomnianych poetów skutkuje niepowtarzalnymi wrażeniami. Forma, w jakiej prezentowane są wiersze, może budzić w odbiorcach zaskoczenie. I taki jest cel. Zamiar może był taki celowy nawet, żeby troszeczkę sprowokować, aby tego Wysockiego przypomnieć, żeby się o nim mówiło, że jednak był to największy bard XX wieku i nie wolno o nim zapominać. Także na pewno nasze aranże i sposób przedstawiania twórczości Wysockiego jest celowa, zamierzona w taki sposób, abyśmy też przybliżyli młodszej publiczności twórczość Włodzimierza Wysockiego. Pomysł na stworzenie projektu Volodia zrodził się w głowie Janusza Kasprowicza, wielbiciela twórczości Wysockiego. Choć współcześnie ten poeta nie święci triumfu popularności, to na ich koncertach publiczność i to w różnym wieku zawsze dopisuje. Zasługą jest m.in. uniwersalność brzmienia. Teksty Wysockiego są wbrew pozorom ponadczasowe, czyli zdecydowanie też mogą być odbierane również w naszym współczesnym świecie. Koncert Projekt Volodia był formą zapowiedzi nowej płyty To męski jest świat. Ten świat na krążku tworzą utwory Toma Waitsa, Leonarda Cohena czy wiersze Andrzeja Bursy. Lecz ich interpretacji nie usłyszy się na co dzień w radiu. Nasza muzyka nie jest muzyką komercyjną. Jest to troszeczkę jednak niszowa sfera i radio niekoniecznie przyjmuje taką muzykę. Po prostu radio musi dbać o swój rynek. Na szczęście zespół przez to nie traci na swojej popularności, o czym świadczy obecna na koncertach publiczność.